Celem projektu jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Zyskaliśmy dofinansowanie i dzięki temu dofinansowaniu będziemy mogli realizować szereg zajęć dodatkowych, które będą uatrakcyjniały, z jednej strony uatrakcyjniały zajęcia prowadzone w 7 kołobrzyskich przedszkolach i w 3 oddziałach przedszkolnych, które funkcjonują na terenie szkół podstawowych. Z drugiej zaś strony, dzięki temu projektowi Przedszkola dla Wszystkich, osoby z niepełnosprawnościami, dzieci z niepełnosprawnościami będą również mogły korzystać z tych wszystkich zajęć. Projekt będzie realizowany w ciągu 2 lat szkolnych. Z tym rokiem szkolnym inaugurujemy realizację tego programu. Dofinansowanie jest bardzo duże, bo jest to kwota ponad 3 milionów 100 tysięcy. Ze strony miasta to niecałe 600 tysięcy złotych. Bardzo cieszę się, że przygotowujemy infrastrukturę, że zakupione zostaną zabawki i sprzęt do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt Przedszkola dla Wszystkich realizowany jest na terenie całego województwa. Uda nam się stworzyć 3000 dodatkowych miejsc w naszych przedszkolach. Uda nam się wyrównać szanse dostępu do przedszkola również dla dzieciaków z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Uda nam się wreszcie podnieść jakość kształcenia w tych właśnie placówkach, w przedszkolach, poprzez zakupy, poprzez inwestycje w kapitał ludzki, a więc określone szkolenia dla opiekunów opiekunek i opiekunów w przedszkolach. Dzięki dofinansowaniu w przedszkolu miejskim numer 1 będzie można wybudować specjalny dźwig. Będzie przemieszczał nasze dzieci z parteru na drugie piętro, gdzie znajduje się stołówka oraz scena, gdzie dzieci występują dla swoich rodziców oraz najbliższych. Co jeszcze takiego najważniejszego zyskamy? Zyskamy zakup sprzętu z oprogramowaniem i szkoleniem metodą Tomatisa, co jest niezbędne w chwili obecnej do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Jest to metoda słuchu, a więc coraz więcej dzieci ma niestety kłopoty ze słuchem i to będzie dla nas bardzo ważna pomoc. Projekt Przedszkola dla Wszystkich jest dofinansowany z funduszy europejskich.